Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 142 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Ostatnio na Instagramie stworzyłam taką playlistę, którą nazwałam Rozmyślania i w ogóle na wstępie mogę Wam zasugerować, że jeżeli szukacie inspiracji albo chcecie wrócić do starszych podcastów, albo nie wiecie w sumie jak poruszać się po tak dużej ilości odcinków, które powstały na przestrzeni lat, bo na przykład jesteście tutaj nowi, albo nawet chcecie odświeżyć wiedzę swoją, to zapraszam Was na Instagrama Karolina Sobańska Podcast, bo tam regularnie wrzucam i uaktualniam playlisty tematyczne i właśnie jedną z nich są tak zwane rozmyślania, choć jest jeszcze druga, która idealnie pasuje do dzisiejszego odcinka i jest to playlista kobiece. I wydaje mi się, że warto na samym początku powiedzieć, że pomimo, że używamy stwierdzenia kobiece, które bezpośrednio kojarzy się z kobietami, nie jest to określenie definiujące konkretną płeć. Jest to określenie neutralne, ale używane przez nas dlatego, że po prostu przyjęło się w polskiej mowie i absolutnie nie oznacza to, że dotyczy jedynie kobiet czy też osób, które identyfikują się jako kobiety. Także weźcie to wszystko z przymrużeniem oka, to są tylko słowa. No więc już i tytuł, i ten wstęp zdradza, o czym będzie dzisiejsza rozmowa. Rozmawiamy o kobiecości, a moją gościnią po raz trzeci w historii jest Maja Sobczak. I może najpierw przedstawię Wam Maję. Maja to wspaniała kobieta. Rozmawiałyśmy już na przeróżne tematy, bardzo głębokie, ważne, duchowe wręcz, zdrowotne również, bo to wszystko przecież jest połączone. Maja jest blogerką. Jest blogerką kulinarną, ale też powiedziałabym taką lifestyle'ową, choć mam wrażenie, że to słowo bardzo upłyca jej działalności. Jest konsultantką ajurwedy, autorką książek kucharskich, moim zdaniem prawdziwą artystką. To w jaki sposób układa słowa, jej opisy pod zdjęciami, to jest prawdziwa poezja, także koniecznie zajrzyjcie do Maji, jeżeli jeszcze jakimś cudem o niej nie słyszeliście. Ale przede wszystkim posłuchajcie wcześniejszych odcinków. My dzisiaj postaramy się zmierzyć z tematem kobiecości i porozmawiamy o tym, czy w ogóle warto kobiecość definiować. Czym jest kobiecość w XXI wieku? Dlaczego społeczeństwo i media próbują nam narzucić to, kim ma być kobieta i jak ta kobiecość miałaby się przejawiać? Podkreślimy to, że kobiecość nie ma płci, a możemy mówić co najwyżej o energii kobiecej, energii żeńskiej i energii męskiej, którą każdy z nas niezależnie od płci w sobie ma i czasem wykorzystuje jej więcej, a czasem mniej. Poruszymy też ciekawy temat takich naszych fałszywych właśnie przekonań odnośnie tego, co jest kobiece, co należy robić. Ja też zdradzę, że sama miałam duży problem z podkreślaniem swojej kobiecości, bo wydawało mi się, że jest to coś, co absolutnie zaprzecza chociażby mojemu intelektowi. Także tak jak zapowiedziałam, wchodzimy naprawdę głęboko, jest to długa rozmowa. Mam szczerą nadzieję, że będzie to miło spędzone półtorej godziny z nami. Może czas, który skłoni Was do refleksji, zainspiruje lub choćby zaciekawi. I zanim przejdziemy do naszych rozważań z Mają, przypomnę tylko, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zachęcam Was do zaglądania do mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com/sklep, gdzie możecie kupić moje produkty elektroniczne. Szczegóły dotyczące tego, co tam się znajdzie, oczywiście pod linkiem, ale też znajdziecie je w opisie tego odcinka. I dodam tylko, że w maju 10% ze sprzedaży wszystkich moich produktów elektronicznych, moich e-booków przekazuję Fundacji F. po to, aby wspierać zwiększenie świadomości i edukację w zakresie chorób psychicznych i zdrowia psychicznego. Także robiąc zakupy w moim sklepie, wspieracie też tę fundację i ten cel charytatywny. Nie przedłużam i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania odcinka z Mają Sobczak. Cześć Maja. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię po raz trzeci w podcaście i myślę, że pobiłyśmy jakiś rekord wszechczasów, bo prawie 3 godziny trwa nasza nieformalna rozmowa, więc mam nadzieję, że jeszcze w tle właśnie tutaj z dzwoniącą obrożą radochy będziemy w stanie jeszcze przez godzinę coś fajnego powiedzieć, przy okazji podzielić się tym,
z słuchaczami. Dzisiaj mamy rozmawiać na temat kobiecości. Ja już jestem bardzo podekscytowana, jak nam popłynie ta rozmowa. I na sam początek chciałabym zapytać Cię o to, dlaczego Twoim zdaniem w ogóle warto ten temat podejmować? Bo teoretycznie powinno to być coś oczywistego, naturalnego, kobiecego. Ale tak na dobrą sprawę, czy my wiemy, co to znaczy? Więc Twoim zdaniem, czemu chcemy o tym mówić? Czemu warto o tym mówić? Wiesz co, ja w ogóle jakiś czas temu poczułam, że ta nasza kobiecość jest taka trochę schowana, że mamy ją taką poupychaną po kieszeniach, że niby wiemy, co to jest ta kobiecość, w sensie niby to się rozumie, tak, że no jest samiec i samica, tak, że jest mężczyzna i kobieta i że to jest naturalne. A z drugiej strony ta nasza kobiecość jest taka, nie możemy jej dotknąć, nie możemy jej złapać, bo mam takie poczucie, że zostałyśmy po prostu tak wychowane, czy tak, nie wiem, poddane treningowi też społecznemu jakoś, że kobiecość to oznacza uległość, że kobiecość to oznacza grzeczność, tak? Cichość, w sensie cichy, miękki ton głosu. Że takie właśnie, że kobiecość to jest głównie ognisko domowe, nie? Że jakby mówi się też o kolorach kobiecych, mówi się o kobiecych, nie wiem, zawodach. Oczywiście absolutnie nie neguję tego, że nasza cielesność jest miększa od cielesności męskiej i to jest fajne, wydaje mi się. Bo to jest trochę takie właśnie to yin i yang, nie? O którym już rozmawiałyśmy, czyli że gdzieś tam się nawzajem uzupełniamy i te nasze energie kobiece i energie męskie, no bo też żeby była jasność, w nas kobietach też jest trochę męskiej energii. To nie jest tak, że my jesteśmy tylko i wyłącznie kobiecą, nie wiem, oblaną różem landrynką, nie? Poza tym zastanawiam się, czy w ogóle można kobiecość ująć w jakąś ramę, bo o tym myślałam w ogóle nie raz już, bo tak naprawdę tyle, ile kobiet, to można powiedzieć, że tyle kobiecości, tak? Bo tyle różnych ciał na przykład, tyle różnych myśli, tyle różnych sposobów na wyrażanie siebie, nie? Czy, nie wiem, czy przez ubranie, czy przez to, co się robi, czy co się mówi, czy nawet, nie wiem, no kurczę, sposób poruszania, nie? Jak patrzysz czasami na kobiety na ulicy, to jedna sunie na przykład w sukience, a druga ma wysokie spodnie z wysokim stanem i na przykład, nie wiem, koszulę, która gdzieś jest, można powiedzieć, atrybutem po części męskim bardziej niż kobiecym. Czyli w ogóle różnimy się tak naprawdę my jako kobiety, jakby nas tak tutaj, przynajmniej garść nas tu zebrać, to każda z nas byłaby inna. Nawet jak na nas spojrzysz, to my jesteśmy kompletnie inne, nie? A jednak łączy nas to, że mamy w sobie tę miękkość i wydaje mi się, że kobiecość to jest intuicyjność głównie. Że to jest jakaś taka cecha, którą, taka magia, którą w sobie nosimy. Pomijam oczywiście to, że mamy, nie wiem, piersi i macicę, tak? No bo można powiedzieć, że to są jakieś atrybuty kobiecości, w sensie, że tym się różnimy od mężczyzn, tak? Tak fizycznie, ale wydaje mi się, że to nie do końca, przynajmniej ja nie czuję tego w ten sposób. Ja czuję trochę tak, że my mamy tą intuicję, takie połączenie z ziemią, z powietrzem, że my potrafimy w jakiś taki sposób, nie wiem, wywąchać emocje, że mamy do nich dużo większy dostęp, nie? Że my jesteśmy emocjami, że jesteśmy tym takim intuicyjnym, nie wiem, tak zobaczyłam takie świetliste stworzenie, od razu jak myślę sobie o kobiecości, to myślę właśnie o takim świetle, o czymś takim, co czasami się nie da schwytać, nie? O dzikości, nie? No bo to jest też też jakoś tak mocno kobiece, że my z jednej strony jesteśmy, tak, jesteśmy matkami, więc jesteśmy rozsądne, nie? W sensie jako matka, jako rodzic.
Ale z drugiej strony od razu widzę, wiesz, ten kucyk, który masz, i ja od razu widzę, jak ty ściągasz tą gumkę i roztrzepujesz włosy, i te włosy właśnie na wietrze, i jest ta dzikość, nie? Czyli tak naprawdę w każdej z nas jest ileś różnych, nie wiem, ról, ileś różnych kawałków tej naszej kobiecości pozbieranych i poskładanych. Myślę sobie, bo też zastanawiałam się pod względem na przykład, jak patrzę na to Ajurweda, nie? Że jednak w jakimś sensie ta rozdzielność, nie chodzi o rozdzielność na zasadzie głównie dzielenia ludzi, czyli podzielmy się, my jesteśmy chłopaki, a wy jesteście dziewczyny, chociaż często tak to jakoś wygląda. No ale na przykład... Jeżeli, nie wiem, siłowałaś się z jakimś mężczyzną na rękę, to dokładnie wiesz, no ja też nie raz, to dokładnie wiesz, że mimo twoich usilnych starań, żebyś, nie wiem, pazurami się zaparła, to jednak ten mężczyzna jest silniejszy, bo taka jest jego natura, że jakby ma w sobie tę siłę. Oczywiście ta siła jest w nim po to, żeby wspierać właśnie tą naszą kruchą naturę kobiecą, tak? Żeby, że to mężczyzna jest gdzieś tam w jakimś sensie oparciem, co nie oznacza, że my nie istniejemy bez mężczyzny, tak? Że my jesteśmy jakby, każdy jest pełnią. Ja nie potrzebuję męża, żeby on mnie dopełnił i vice versa, tak? On jest pełnią samym sobą jest pełnią, tak samo ja jestem pełna, nie? My, czyli te dwie pełnie, spotykają się po to, żeby ze sobą rozmawiać, nie? Żeby się można powiedzieć, wymienić swoim punktem odczuwania, nie? Bo mężczyzna inaczej w ogóle to wszystko, wiesz, inaczej odbiera rzeczywistość, świat, nawet dotyk. Bardzo lubię zresztą o tym rozmawiać z mężczyznami, że na przykład jedno zdarzenie opowiedziane przez mężczyznę i opowiedziane przez kobietę, to jest inne zdarzenie, nie? Znaczy oczywiście przez... jakby nawet nie rozbierając tego na płeć, to opowiedziane przez uczestników tego zdarzenia, to każdy ma swoją historię do opowiedzenia. Nie? No właśnie, ja bym się na chwilę zatrzymała przy tej płci, bo też myśląc o naszym spotkaniu, zrobiłam sobie takie podpunkty, właśnie punkty też zaczepienia, gdzie może ta rozmowa podryfować. I jednym z tych zagadnień była właśnie kwestia płci i tego, czy kobiecość ma płeć. Bo jakby z punktu widzenia językowego, no kobiecość od razu kojarzy się z kobietą. Ale jest to energia, tak jak wspomniałaś, która może charakteryzować osoby identyfikujące się zarówno jako kobiety i jako mężczyźni, ale z jakiegoś powodu no, automatycznie wydaje nam się, że kobieca powinna być kobieta. I to myślę, że może utrudniać zrozumienie siebie zarówno wielu kobietom, jak i wielu mężczyznom, bo jest wielu mężczyzn, którzy mają dużą dominację żeńskiej energii w sobie i tak samo jest wiele kobiet, u których dominuje ta męskość w takim rozumieniu bardzo, bym powiedziała, tutaj łopatologicznym, tak, że są cechy męskie i żeńskie. I na przykład ja tak osobiście miałam, że ja zawsze wydawało mi się, że bliższa jest mi energia męska. I nawet pamiętam, że kiedy miałam 14 lat, pojechałam do Londynu i w Muzeum Nauki zrobiłam test, jak myślisz. Mhm. I wyszło mi, że w większości myślę jak facet. I teraz to jest bardzo taka dosyć, nie wiem, intymna, dziwna, ciekawa rzecz, że ja się ucieszyłam. Myślałam sobie, ale fajnie. Tak? Że super, że myślę jak facet. Jakbym uważała, że to jest taki lepszy sposób myślenia, tak by wracając też trochę do tej kruchości, słabości, no bo chciałam być silna i przebojowa, więc mnie to bardzo ucieszyło. I zostając właśnie przy tej płciowości, jakbyś mogła nam powiedzieć, czy też z punktu widzenia Ajurwedy, czy po prostu z tego, jak ty odczuwasz, jakby czym się charakteryzuje energia męska i energia kobieca? Wiesz co, w ogóle dzieli się na przykład, czy mówi się o tych energiach też w różny sposób. Mówi się o tym, że energia działania, czyli energia ognia, to jest energia męska. Ma to sens. Czyli na przykład, dokładnie, czyli na przykład słońce, godzina 12, no mężczyźni są głośniejsi, są silniejsi, oni trochę ich tam mocniej pcha do przodu, tak, że oni by chcieli i to, i tamto, i zróbmy to, i działajmy. Poza tym też myślenie mówi się też jakby o podziale w ciele, że prawa strona to jest strona, czy powiedzmy sobie część
czy kanał energetyczny męski, a lewa strona jest kobiecy, nie? Mhm. To samo się mówi przecież z półkulami mózgu, nie? Że one też odpowiadają trochę, mają inne funkcje w jakimś sensie, tak? W sensie funkcje myślenia, bo jedna jest bardziej twórcza, właśnie miękka, kobieca, tak. A druga jest właśnie taka stricte zadaniowa, działanie, tak? Tak, w taki sposób głównie rozumują mężczyźni, że kobiety myślą uczuciami, myślą tak szeroko w tym sensie, nie że mężczyźni są zawężeni, tylko że oni są tak jakby myślą zadaniowo, czyli jak chcesz się wypłakać mężowi w mankiet, to on natychmiast wysypie ci z rękawa 10 tysięcy możliwych rozwiązań twojego problemu. I racjonalizacji. Tak, racjonalnych rozwiązań twojego problemu, nie? Co ty mogłabyś zrobić, albo w jaki inny sposób się zachować, lub co innego podnieść, nie wiem, inaczej, wiesz, no to zależy o czym mówimy. A ty jako kobieta chciałaś tylko, żeby on cię przytulił i powiedział, słuchaj, będzie wszystko okej. Okay. I to tak. Wszystko, bo ty nie chciałaś usłyszeć konkretów, nie? Ty po prostu chciałaś się zanurzyć w tym uczuciu, tak jakby poczuć, że ty jesteś bezpieczna, tak. Że ty jesteś zaopiekowana, że właśnie twój, nie wiem, mąż czy partner, po prostu on cię zrozumiał, bo ty chciałaś zostać wysłuchana. Ty chciałaś przyzwolenie na odczuwanie tych emocji. Tak, bo ty się tak poczułaś i ty chciałaś o tym porozmawiać, o tym, jak się poczułaś w tej sytuacji, a nie chciałaś rozmawiać o tym, jak ty miałaś się zachować, nie? Czyli nie chciałaś rozwiązania dostać, chciałaś zostać wysłuchana. Chciałaś tak jakby, nie wiem jak to powiedzieć, tak spuścić z siebie ten nadmiar takiego, tutaj przed naszym nagraniem rozmawiałyśmy, że każdy ma swoją wyporność, nie? Mhm. Czyli że każdy jest w stanie przyjąć tylko ileś informacji, ileś emocji naraz, nie? Że to nie jest tak, że można wrzucać, bo po prostu... No jakby też mamy swoją, tak jak szklanka więcej nie przyjmie niż tyle, ile, tak, niż tam ma, nie wiem, ile, 200 ml, nie? Reszta się wyleje i tak samo jest z nami. I teraz to jest też ciekawe, że tą właśnie kobiecość i czy kobiecy styl i męski styl funkcjonowania, co nie oznacza, że mówimy o mężczyźnie i kobiecie tak, teraz, tak. Nie? To jest ważne, żeby to podkreślić, że to nie jest cały czas właśnie podział kobieta-mężczyzna. Nie do końca, bo w nas płyną te obie energie naraz. I teraz chciałam powiedzieć, że teraz ja jestem mężatką i mój mąż jakby przejmuje ode mnie część obowiązków takich stricte męskich, nie? W sensie mówię męskich, czyli do których jest potrzebna siła fizyczna, tak? Czyli na przykład, uwaga, z garażu wnosi siatki z zakupami. Oczywiście ja mogę też, jak się bardzo zepnę, to je wniosę, nie? Tylko mam tego męża, więc jakby jemu te siatki zostawiam, bo on ma więcej siły, dla niego to jest dużo mniejszy kłopot, jakby targanie tych siatek niż dla mnie, nie? Czyli to chodzi o zużycie energii. A na przykład, jeżeli dajmy na to, ktoś ma problem taki natury emocjonalnej, to mój mąż oddaje słuchawkę mnie. Mhm. Tak? No bo emocje, tak? Ja chętnie wysłucham, przytulę słowem, tak? Roztoczę taką ciepłą, fajną atmosferę, że ta osoba z drugiej strony poczuje się zrozumiana i ona poczuje, że dostała wsparcie, a nie do końca chciałaby usłyszeć rozwiązania, bo jeżeli chce usłyszeć rozwiązania, no to lepiej rozmawiać z mężczyzną, nie? W tym sensie lepiej rozmawiać z tą jakby męską częścią. I teraz uwaga, gdybym nie była mężatką i teraz nie mówię, czy to jest lepsze, czy gorsze, tak? Bo mówię o tym, że ja mam tą swoją męską część, mogłam wydelegować na zewnątrz i jest w postaci mojego męża. Ale na przykład sytuacja, że jestem sama ze sobą, tak? Nie mam męża, nie mam partnera. No to teraz muszę pobudzić w sobie tą męską energię, żeby te siaty wtargiwać, nie? Albo żeby robić rzeczy, które na przykład normalnie, no mówię w moim wypadku, w tej chwili, zajmuje się mój mąż. A jeżeli go nie ma, no to ja je robię, tak? Czyli ja pobudzam swoją męską część i zaczynam się robić zadaniowa, zaczynam się robić konkretna, potrafię wrzasnąć, tak? Czyli jakby wchodzę w tą swoją
bo to jest dostępne dla nas cały czas. My to mamy w sobie. Tylko po prostu w zależności od sytuacji możesz wyciszać i na przykład, powiedzmy sobie, ja to tak ładnie nazwałam, taplać się we własnych emocjach, być właśnie miękka, nie wiem, twórcza i być sobie w tej swojej tylko części kobiecej, tak? A jeżeli, no bo na przykład tą częścią taką umiejętności takich twardszych, to jest w ogóle też fajne porównanie, że twarde, zobacz, umiejętności twarde się mówi umiejętności miękkie, tak, nie? Tak. Czyli negocjacyjne to częściej kobiety, nie? Dlatego, że... A, i w ogóle to chciałam powiedzieć, że my tak naprawdę jako ludzie też zostaliśmy w jakiś sposób przez naturę wyposażeni, czyli dostaliśmy zestaw narzędzi od razu ze sobą. Niby się urodziliśmy nadze, ale narzędzia mamy w środku. I teraz my jako kobiety dostałyśmy taki mocniej, powiedzmy sobie, rozbudowany, czy może bardziej inaczej, otwarty kuferek z narzędziami miękkimi. Dlaczego? Dlatego, że no gdzieś natura wymyśliła sobie, że my będziemy rodziły dzieci, mamy do tego predyspozycje też fizyczne, czyli dostałyśmy też narzędzia. I teraz dziecko, które nie komunikuje się w żaden inny sposób, tylko gestami, miną, no my musimy je zrozumieć. Czyli dostałyśmy ten kuferek, jakby lepszy dostęp do tego kuferka, który dzięki któremu my jesteśmy w stanie odczytać potrzeby tego małego człowieka, który nie mówi, ej mama, daj mi jeść czy pić, nie? Tylko my musimy wyczuć. To jest jakby w sferze takiej, której nie da się trochę schwytać, której się nie da wytłumaczyć. Bo niby się mówi, a jak dziecko płacze, to sprawdź to czy tamto. Ale ty ze swoim dzieckiem będziesz wiedziała dokładnie, po jakimś oczywiście czasie, bo musicie się siebie nauczyć. Będziesz wiedziała, a głodny, tak? Albo a coś tam, bo znasz, bo wiesz, że a tak wykrzywił, albo tak się skręcił, no to znaczy, że nie wiem, no potrzebuje wymiany pieluchy czy cokolwiek, nie? Mężczyzna, ponieważ jest zadaniowy, to jak usłyszy, zresztą te wszystkie żarty, które uwielbiam je, różne memy takie właśnie, że jak nie będzie tam czegoś, czekaj, jak będzie chleb, to kup 6, nie, jak będzie awokado, to kup 6 i gość niesie 6 płynów do prania, nie? Bo chodzi o to, że on zrozumiał, że ma kupić 6 płynów do prania, jak będzie awokado, a jak nie będzie, to tylko jeden płyn, nie? Bo to jest właśnie zadaniowość, to jest konkret. I rzeczywiście jest tak, że na tej... Ja mam też takie wrażenie, że właśnie na tej... Czasami robimy błąd w tej komunikacji z mężczyznami, że my myślimy mocno kobieco i myślimy, że on będzie wiedział, o co nam chodzi, a on nie rozumie, co my w ogóle próbujemy mu powiedzieć, nie? Więc to też jest fajne takie, żeby się przełączyć, żeby sobie... poczytać o tych energiach, żeby sobie je tak jakby oswoić i nie boksować się z nimi. Bo one nie są, żadna z tych energii nie jest ani lepsza, ani gorsza. I każda z tych energii jest w nas. Mówi się o, jest Ida i Pingala, na przykład, czyli kanał energetyczny w ciele, to co powiedziałam, prawy męski, lewy kobiecy. Kobieta jest księżycem, jest nocą, jest chłodniejsza, jest yin, jeśli mówimy o medycynie chińskiej, a mężczyzna jest słońcem, energią, godziną 12, kolorem czerwonym, jest głośniejszy, aktywniejszy, silniejszy, tak? Jest dniem i jest yang, nie? Jest ogniem po prostu. I teraz tak naprawdę te energie się fajnie w nas równoważą, w zależności od sytuacji, w jakiej jesteśmy. Czyli to, co powiedziałam. Jestem, nawet ja jako jedna osoba, tak? Czyli jestem z mężem, on dźwiga siatki, jestem bez męża, ja dźwigam siatki. Wtedy tak jakby rozpalam, rozbudzam tą swoją męską energię i po prostu idę w to. To też jest tak, że jak można zauważyć na przykład kobiety, które zostały z dziećmi same, nie? Nie wiem, rozwódki, jakkolwiek to ująć, to one z potrzeby muszą często rozpalać tą swoją męską połówkę, nie? Czyli muszą, no bo po prostu muszą wykonać różne rzeczy, które normalnie, nie wiem, no
zająłby się pewnie facet, bo się lepiej komunikuje na przykład, nie wiem, z hydraulikiem, tak? Albo nie wiem, czy miałaś kiedyś taką sytuację, że właśnie miałaś z panem hydraulikiem do omówienia kilka rzeczy. Albo na przykład w moim wypadku ja uwielbiam rozmowy z mechanikami samochodowymi, bo oni od razu traktują mnie, że ja nie rozumiem i ja nie wiem i ja się nie znam, nie? No bo już od razu traktują, bo to jest też taki silny jakby podział, którego ja nie lubię, nie? Tak, tak. W sensie mi to przeszkadza. Masz pełne prawo znać się na tych samochodach. Tak, bo tak samo mam pełne prawo się znać. Oczywiście teraz powiem coś, mam nadzieję, że mechanik mój tego nie słyszy. Ale pozdrawiamy. Pozdrawiamy oczywiście, że ja czasami specjalnie pozwalam mu być tym mężczyzną bardziej, tak? Czyli takim, wiesz, tak, mężczyzną bardziej, a ja wtedy mówię, no tak, no bo ja nie wiem, gdzie ta żarówka w ogóle powinna być, nie? Jak się kokietujesz trochę. Tak, ale wiesz co, po prostu chodzi mi o to, że chcę powiedzieć, że to nie jest źle, tak? Że po prostu fajnie poczuć, no bo ja czuję tą swoją kobiecość bardzo, ale to też się zadziało po jakimś czasie, tak? To nie było od razu, że ja się tak jakby usadowiłam w tej swojej kobiecości i pomyślałam sobie, że dlaczego mam nie wykorzystywać jej jako swój atut? Nie wstydzisz się jej, nie próbujesz pokazać za wszelką cenę, że ja to dam radę sama że zrobić. Ja dam radę, że ja też będę wiedziała, gdzie ta żarówka, a gdzie to koło. Pewnie, że mogę to wiedzieć. Tylko po co, jak mam męża do tego, nie? Czy tam partnera, tak? Czy no w tym sensie, tak? Albo jak nie mam, no to na przykład mam zaufanego hydraulika, czy zaufanego właśnie mechanika, do którego jadę i mogę być tą właśnie kobietką, która nie będzie zmieniała sobie sama opony, nie? Słuchaj, ja muszę powiedzieć jako strażnik tej poprawności politycznej, że to nie oznacza, że każda kobieta tak naprawdę czeka na mężczyznę, żeby załatwił te wnoszenie siat, bo tak naprawdę to jest w trybie przetrwania, kiedy robi, wykonuje obowiązki i żeńskie, i męskie, bo wierzę w to, że no, ja znam przykłady naprawdę i facetów, którzy są tymi osobami w związku, które zapalają świeczki i rozpoczynają głębokie rozmowy, podczas gdy kobiety właśnie ścigają się samochodami i podbijają świat i też te takie relacje super funkcjonują. Niemniej też bardzo zadziałało na mnie to, co powiedziałaś, że ja jestem świetnym przykładem takiej osoby, która przeżyła bardzo dużo niesamowitych właśnie historii, też mieszkając w różnych miejscach sama za granicą jako bardzo młoda osoba i nauczyłam się właśnie być tym swoim, w cudzysłowie, i facetem, i kobietą i z uwagi na różnego rodzaju wyzwania w sumie życia codziennego zdecydowanie więcej uwagi poświęcałam tej w cudzysłowie znowu męskiej stronie, tak? Bo trzeba było przetrwać, załatwić, zorganizować i ja sobie świetnie dam radę. I dopiero zaobserwowałam niedawno, że są osoby, przy których ja się czuję właśnie bardziej kobieca. I to są zarówno, to mogą być zarówno mężczyźni, jak i kobiety, które przejawiają więcej cech właśnie typowo męskich i nagle ja widzę, że ja przy nich jestem tą osobą właśnie od emocji. Że ja tą mogę osobą być niezorganizowaną. Tak. Tą osobą, która bardziej się zachwyca kwiatkiem, a nie załatwia wynajem samochodu. I łatwo mogę się przerzucić z tego na to, ale powiem Ci, że odczułam taką niesamowitą ulgę, kiedy mogłam przy różnych osobach właśnie nie wiedzieć, kiedy mogłam być prowadzona. A też jakby często myślę, że jako kobiety, szczególnie właśnie w XXI wieku, wchodzimy w takie role zadaniowe kobiet sukcesu, to pozwalamy ludziom wierzyć, że my sobie damy świetnie zawsze radę. I ja też nawet widzę to po swojej rodzinie, że przez to, że ja przez te lata szłam po prostu jak burza i wszystko byłam w stanie ogarnąć, to na przykład mój dziaduś był w szoku, że ja powiedziałam, że ja bym chciała założyć rodzinę. Bo mama moja mu to powiedziała, że no bo tam Karola, coś tam rozmawiałam z nią w kontekście oczywiście przyszłości, tak? Czy męża, czy dzieci i tak dalej, i tak dalej. I mój dziadek był w szoku. Co więcej, nawet moja mama, z którą jestem bardzo blisko, też kiedy rozmawiałyśmy o tym parę lat temu właśnie o dzieciach, ona mówi, dzieci? Myślałam, że najpierw chcesz karierę i w ogóle podbijasz właśnie świat. A ja mówię, słuchaj, no to jest jakaś tam część mnie. Jakby przez to, że w moim życiu na dany moment nie dzieje się nic od tej strony właśnie załóżmy uczuciowej i nie wyzwalam w sobie tej kobiecej energii, to nie znaczy, że ja jej nie chcę, że ja jej nie mam, że ja tego nie potrzebuję, tylko akurat na tym etapie dominuje u mnie ta strona męska, ale tak jak powiedziałaś, potrzebujemy pewnych
okoliczności, żeby móc ją uwolnić. Mówię, nie każdy może, nie każdego może to będzie spełniać, ale na pewno ja w sobie dostrzegłam to dopiero po latach, że wcale ta męska energia, którą się tak szczyciłam, że ja jestem taka męska, zadaniowa, no bo moimi jakimiś tam priorytetami był sukces, wyjazd i po prostu załatwianie przeróżnych, nie wiem, biznesów, spraw, nie wiem, co ja miałam w głowie jako ta 14-latka, szczerze mówiąc, to teraz właśnie widzę, że na tym etapie cieszę się, że mogę zrzucić z siebie trochę właśnie tej strony, ale to była ogromna, ogromna dygresja. Natomiast powiedziałaś na początku, że kobietom się mówi, że one mają być właśnie łagodne, że to mają być matki, takie bezkonfliktowe, delikatne. A to jest super dla mnie fascynujące, bo jak ja myślałam sobie o takiej definicji społecznej trochę tego, kim jest kobieta, to kobiecość z drugiej strony mi kojarzy się też z taką, to jest też słowo bardzo prowokacyjne obecnie, dawaj, seksualizacją kobiet. Mhm. Że jeżeli ja jestem kobieca, to ja jestem właśnie seksbombą. To ja muszę mieć jakieś tam kształty. To ja chodzę właśnie w jakiś tam konkretny sposób. Jestem uwodzicielką. I nawet pomyślałam sobie o kobietach, które właśnie naturalnie mają takie predyspozycje, tak? Są po prostu Marilyn Monroe i z założenia są uważane przez całe życie, od nastoletnich lat, za kobiece, za seksowne. Podczas gdy dziewczyna o jakiejś bardziej właśnie chłopięcej sylwetce z założenia będzie uważana za niekobiecą i nieseksowną, bo na przykład też ma krótkie włosy. I po pierwsze właśnie fajny jest ten dysonans, że ja zobaczyłam tą seksbombę, ty zobaczyłaś matkę Polkę. Ale może to jest kwestia, wiesz, wieku, tak, też, nie? Że jakby, wiesz... Ale właśnie dlatego mam wrażenie, że to definiowanie kobiecości strasznie dużo nam robi złego. Bo powiedziałaś, że to ma być intuicyjne. Ta kobiecość jest nasza, indywidualna. Dokładnie. I zastanawiam się właśnie, na ile bycie kobiecą jest nam narzucone lub jest to etykieta, którą dostajemy, bo na przykład wyglądamy w jakiś sposób, albo właśnie jesteśmy przykładną mamą, a na ile to jest w nas i nie ma to żadnego w ogóle związku z tym, w jakich jesteśmy okolicznościach, czy właśnie jak wygląda nasze ciało. Znaczy, wiesz co, okoliczności gdzieś są ważne, bo one też, wiesz, jakby zewnętrzne też gdzieś tam, można powiedzieć, trochę wymusza na nas jakieś zachowanie, nie? Bo tak jak powiedziałam, no nie wiem, czy ty powiedziałaś, że wyjechałaś, no musiałaś załatwiać sprawy, więc jakby rozbudziłaś tą swoją męską stronę, żeby właśnie być zadaniowym, żeby się udało, tak, żeby sukces. To są wszystko działania z takiego, można powiedzieć, ze stopy męskiej, ale nie męskiej mężczyzny stricte, tylko w nas, nie? Tej energii, bo cały czas powtarzam tak, jak mantrę, bo teraz też wiem, że to jest taki temat, to co powiedziałaś, że trzeba bardzo uważać, co się mówi, tak, bo teraz to jest temat drażliwy, że ta kobiecość, żeby jej nie wpychać, a jedni wpychają, a inni nie wpychają, a żeby różowe, a żeby nieróżowe, tak? Tak. Ja osobiście uważam, że każda z nas jest inna, tak? Czy po prostu są pewne założenia kobiecości, mówię o energii kobiecej. Cały czas mówię o energii. I teraz na przykład ja dostałam ciało, które jest dosyć obfite i zawsze było obfite, w sensie mówię tak, w kształty. I niektórzy mówią o... Powiedziałoby się kobiece. Kobiece, tak, kobiece, nie? Że duże biodra, że... Oczywiście, no jeżeli pomyślimy stricte fizycznie, no to może większe biodra łatwiej się rodzi, ale nie jest to pewnik, od razu mówię. Tak samo, że duży biust, no to może, że dużo mleka, tak, że to będzie... Tak, miałam dużo mleka, to potwierdzam. Ale tak naprawdę zobacz, że tylko i wyłącznie to, co ty myślisz o sobie i o swoim ciele, czy je akceptujesz, to jest tylko najważniejsze. No bo ja osobiście nie mam wpływu, tak, na to, znaczy też żeby to dobrze zabrzmiało, tak jak wyglądam, czyli czy mój biust jest takiej miseczki, czy innej. Tak. Po prostu nie taka jestem, tego ja tego nie wybrałam. I teraz dlatego mówię, że się rozsiadłam w kobiecości, bo przez wiele lat uważałam, że ja powinnam, nie wiem, jakoś spłaszczać ten biust, że coś powinnam z nim robić, bo ja uważałam, że najfajniejszy biust to jest sportowy. Sportowy biust to jest taki, który się mieści w dłoniach i on jakby nie żyje swoim życiem, tylko po prostu jest na miejscu cały czas. Wystarczy byle koszulka i jest super. A ja zawsze miałam po prostu zawsze
mój biust żył własnym życiem, tak? Ja byłam tu, a biust był tu. I tak, i to była wieczna taka, nawet słuchaj, w przebieralni robiłam jakieś różne, słuchaj, jakby ktoś to nagrywał albo były jakieś kamery, to naprawdę byłabym wiralem, chyba bym poszła. Bo ja, wszystko przed to. Wszystko przede mną. Bo ja, żeby zobaczyć, czy ja rzeczywiście w czymś dobrze wyglądam, to ja tak, przysiady, skłony, jakieś skręty, bo chodziło o to, kiedy mój biust postanowi jednak, tak, że on będzie gdzie indziej, tak? Wolny. I to tak, że on będzie wolny. Więc ja, znaczy ja teraz już jakby sobie myślę, że w sumie to też fajnie, że on tam ma swój świat, nie? W sensie, że on sobie lubi pooddychać i wygląda na świat, ale do tego musiałam dochodzić, nie? No bo to, co powiedziałam, ja sobie tego nie wybrałam, nie? To samo z biodrami. No dużo mi zajęło czasu, jakby zaakceptowanie tego, że no jestem biodrzasta, tak? Że mam duży biust i mam biodra. A na przykład moje koleżanki mają biust sportowy i mają dużo mniejsze biodra i na przykład ja patrzyłam na nie i sobie pomyślałam, o rany, jakie cudowne są, przepiękne i w ogóle, nie? Wiesz, ale to jest, znowu jest rozmowa o tym, że chcemy tego, czego nie mamy. O, dokładnie, bo czyli tyle kobiet na marzy braki, o nie? Dużym biuście, że po prostu to by się pokroiło za to. No więc dokładnie. I teraz na pewnym etapie mojego życia to też było tak, że ja gdzieś czułam, że ja muszę być mocno umalowana, żeby być kobieca, tak, że ja powinnam mieć dekolt, no to tak, o czym rozmawiałyśmy, tak, że jakby powinnam tą kobiecością tak bardziej epatować. A potem zorientowałam się, że to coś się w sobie po prostu nosi, bez względu na to, czy ty jesteś w t-shircie potąd, czy ty jesteś w spodenkach, czy w długiej spódnicy, czy masz taki biust, czy inny biust, czy masz tak, że po prostu tą swoją kobiecość i tą swoją energię kobiecą, jeżeli uda ci się zaakceptować w sobie, czyli tak ja to mówię, rozsiąść się, tak się ukokosić w niej, tak poczuć się z nią, tak, to jestem ja, tak wyglądam, tak wyglądają moje ręce, tak wyglądają moje nogi, co nie oznacza, jeszcze podkreślę, bo to też jest znowu temat drażliwy ostatnio, co nie oznacza, że już w ogóle nie będę nic robić ze sobą, tak? Czy nie wiem, tak, jeść co popadnie i tak dalej, tak, bo to jest jakby też objaw jakiejś miłości do siebie, nie? Że jem rzeczy, które mi służą. Albo że staram się zrobić ileś dziennie kroków, czy jakiś ruch, tak? Staram się utrzymać tą równowagę. Oczywiście wszystko się zmienia z wiekiem, wszystko się zmienia, wiadomo, no tak to już jest wszystko, w sensie życie jest tak poukładane, że tak jak rano się budzisz, to wieczorem zasypiasz, nie? No, jest to jakaś cykliczność pewnych sytuacji i my kobiety też jesteśmy cykliczne. No i tu chciałam też do tego tak jakby nawiązać, że ta cykliczność też jest kobieca, nie? Zobacz, emocjonalność, zobacz, jak to się zmienia w naszym cyklu miesięcznym, też jak się zmienia ciało w cyklu miesięcznym, nie? I poziom energii, też poziom nastroje. Poziom energii, nastroje się zmieniają, nie? Ja czasami patrzę na przykład na mojego męża i sobie myślę, że jest takim szczęściarzem, bo szczęście, nieszczęście to zależy, że jest takim szczęściarzem, że on jakby nie ma tych wahnięć, nie? A z drugiej strony po latach stwierdziłam, że te wahnięcia też są dla mnie cenne, nie? Że one mnie dużo uczą o mnie, pokazują, że nic nie jest stałe. Zaakceptowanie tego, że nie jest, że jakby życie, czy w ogóle, czy ja, no wszystko tak naprawdę, kwiat urodził się i musi zwiędnąć, nie? To też trochę tutaj nadmieniam, no bo jesteś młodsza ode mnie i może jeszcze o tym nie myślisz, ale no wiesz, ja też widzę, że no jakby ciało czy skóra też się naddaje. Wiesz, czas jakby robi swoje. Ja się śmieję, że zagniata ją jak ciasto, nie? Że po prostu różne rzeczy wyglądają inaczej. I z perspektywy czasu, jak pomyślisz o cykliczności, to zobacz, że ta cykliczność przychodzi z dojrzewaniem i pokazuje ci przez tyle miesięcy, przez tyle lat, że nic nie jest stałe, nie? I co miesiąc ci powtarza, nic nie jest stałe, nic nie jest stałe. Pamiętaj, wszystko się zmienia, ty też się zmieniasz, nie? Myślenie twoje się zmienia, ciało twoje się zmienia, zmieniają się pory roku, zmieniają się priorytety, nie? Bo tak jak powiedziałaś o seksbombie, a ja o macierzyństwie, no bo wiesz, no jestem mamą, więc trochę mi do tego
bliżej, ale to też jest jakby to, że to się też zmieniło, no bo też kiedyś bardzo chciałam być, wiesz, no, jakby seksbombą bardziej, bo to gdzieś czułam, że to jest ta kobiecość, nie? Mhm. Także ta kobiecość nasza też ewoluuje, ona się cały czas zmienia. I teraz są różne ruchy, takie mówi się body positive, body neutral, i tam różne, bo też czytam, oglądam, czy ostatnio też na Instagramie widziałam taką chyba większą kampanię, żeby nie używać filtrów, żeby jakby akceptować siebie takim, jakim się jest. Ja sobie tak trochę przekornie pomyślałam, że oczywiście to jest bardzo fajny kierunek, w tym sensie, żeby nie pokazywać sztuczności, tak? No bo wszyscy jesteśmy inni, inaczej się będziemy starzeć, inaczej będziemy dojrzewać, inaczej będziemy myśleć. I teraz nie ma co wpychać młodym ludziom do głowy, że tylko gładka cera albo jakaś tam, nie wiem, albo tylko jakiś kształt oczu jest, nie wiem, pożądany, a inny to już nie, tak? No bo dana osoba się urodziła taka, a nie taka, nie? I nie możemy być, właściwie chciałam tutaj powiedzieć, że nie możemy być konkretną osobą, ale próbowałam w swojej głowie szybko znaleźć to nazwisko i nie znalazłam, że po prostu każdy jest sobą i nie możemy być tym kimś innym, nie? Tam kiedyś ktoś powiedział, że możesz być tylko sobą, bo wszyscy inni są zajęci, nie? I to jest takie super fajne, jak już się człowiek z tym właśnie oswoi, że jest sobą i zacznie się zastanawiać, co to znaczy, że jest się sobą, nie? No bo wiesz, to też jest takie oklepane. Jestem sobą, nie? Ale to znaczy... No więc zaczynasz oswajać, tak? To, co powiedziałam. To są moje ręce, nie? Nawet tak. Na takim... Czy ja w ogóle kiedykolwiek na nie spojrzałam? Tak, umiałabym je narysować na przykład? To są moje ręce. Swoje ręce rozpoznam na każdym zdjęciu, nawet przypadkowo zrobionym, że ktoś sięga po szklankę. Ja będę wiedziała, że to jest moja ręka, że to ja sięgam po szklankę, nie? Bo się sobie przyglądasz. Tak, ale właśnie o to mi chodzi, żeby się sobie poprzyglądać, żeby... tak trochę tą fizyczność też odczarować, nie? Bez względu na to, czy jest się kobietą, czy mężczyzną, tak? Jakiej wielkości jest twoje ciało, czy ile masz lat. To po prostu fajnie jest to ciało poznać, wiedzieć, że tak wyglądam. Ja wiem, że trochę od kobiecości odjechałam, zaraz dojadę, ale jeszcze chciałam jedno powiedzieć, bo to jest jakoś, to mi dało dużo do myślenia, bo na przykład jak się jestem jeźdźcem, mam swoją kobyłę już długi czas i też mam same dziewczyny zawsze, nie? Bo jakoś lubię tą kobiecość, tą miękkość, tą taką takie przywiązanie, bo kobiety też mają to do siebie, że one to swoje stado tak... Sentymentalność. Tak, sentymentalność i one je tak obejmują, tak... scalają, tak trzymają razem, nie? Tak jakby dbają o to ognisko. Mówi się, że mężczyzna rozpala ognisko, bo jest ogniem, ale kobieta dba, żeby to ognisko nadal płonęło, nie? I teraz też można to bardzo szeroko zrozumieć, czyli nie jako żona, mąż, bo ja też nie chcę tutaj komuś wpierać, no ja jestem akurat mężatką, ale można nie być, tak? Wydaje mi się, bo dlatego tak mocno cisnę i chcę powiedzieć o tym koniu jeszcze, wydaje mi się, że właśnie takie poznanie siebie i zrozumienie, kim ja jestem, to jestem ja, tak? I fizycznie, ale też mentalnie, zrozumienie jakichś takich swoich emocji, które się pojawiają w danym momencie, że coś mnie zajmuje, coś mnie pociąga, a coś innego mnie trochę odstrasza, tak? Czy tam nie mam ochoty tego czytać, czy tego oglądać, a to mam ochotę. Bo to pokazuje takimi drobnymi kęsami, kim ja jestem, co ja lubię, ale nie co lubi, nie wiem, koleżanka no właśnie, moja, nie? No właśnie. Tylko co lubię ja. Ale to jest mega trudne i też wiesz, łatwo też o tym mówić. Ty masz za sobą też wiele lat takiej obserwacji, pracy nad sobą, ale myślę, że szczególnie dla młodych osób, chociaż pewnie nie tylko, w obliczu mediów, które cały czas mówią nam, jacy mamy być, my naprawdę nie wiemy tego. I ja pamiętam, że właśnie w zeszłym roku, kiedy przy pierwszym lockdownie dużo czasu poświęciłam na jakąś taką podróż wewnątrz siebie, myślę, że nie jestem jedyna, to zadałam sobie pytanie, co ja w ogóle lubię? Bo po prostu przez te wszystkie lata próbowałam wykreować siebie na osobę, którą chciałabym być, bo wydawało mi się, że taka osoba będzie
dostanie właśnie aprobatę. Taka osoba będzie lubiana i tak, że chciałabym obejrzeć takie filmy, albo chciałabym przeczytać takie książki, chciałabym słuchać takiej muzyki. I usiadłam któregoś dnia i stwierdziłam, ale ja nie lubię takiej muzyki. Ta książka mnie nudzi. No naprawdę miałam 3 podejścia do Zabić Drozda w oryginale i jakby ja szanuję świetną literaturę, ale po prostu no, mnie ta książka totalnie znudziła. I wtedy pomyślałam sobie, czy wcześniej pomyślałam, że to jest jakaś moja osobista porażka, to ja nie jestem intelektualistką. Jakby strasznie długi czas zajęło mi zaakceptowanie tego, że po prostu ja lubię na przykład robić sobie maseczki na twarzy i to nie czyni ze mnie pustej lalki. I tutaj właśnie bardzo chciałam o tym powiedzieć w tej rozmowie. Powiem Ci, że ja całe życie stawiałam urodę po przeciwnej stronie od intelektu. I ja sobie to wymyśliłam, że odkryłam to w zeszłym roku, ale ja sobie wymyśliłam, że ja nie mogę w ogóle się skupiać na powierzchownych rzeczach, na wyglądzie. Dzisiaj jestem obwieszona po prostu łańcuchami, bo już stwierdziłam, że już zrzucam z siebie tą fasadę. I ja nie mogę się interesować takimi rzeczami jak moda i właśnie robieniem sobie peelingów na twarzy. Bo ja chcę, żeby mnie postrzegano jako intelektualistka. Jeżeli mam pokazać, że jestem mądra i mam coś do powiedzenia i się znam i mi szacunek ludzi, którzy mi imponują, no to absolutnie muszę zerwać z tą kwestią powierzchowności. No i to, wiesz, i po prostu ja to zobaczyłam po prostu pod lupą, kiedy rzeczywiście zgłębiłam ten temat w sobie i myślę sobie, ile my robimy sobie krzywdy, zmuszając się do bycia nie sobą. Tak, nie sobą. No właśnie, bo wiesz co, bo a propos właśnie, dlatego postanowiłam jakby poddać ten trochę tak jakby niby odjechać od tematu, ale właściwie to nie jest odjechanie od tematu, bo głównie wydaje mi się, że najważniejsze, żeby poznać siebie, żeby wiedzieć, kim ja tam jestem w środku, nie? Nie kim chciałabym być, tak? Że to nie życzeniowe. Tak. Bo prawda jest taka, że to chyba też było offline, że nasza natura po prostu wylewa się z nas każdą szczeliną ciała, tak? I my możemy udawać, że jest inaczej, ale zobacz, ile energii się traci na to, żeby pudrować te pęknięcia, na udawanie, nie? Że tak naprawdę ja dopiero w momencie, w którym zaakceptowałam tak jakby to, kim jestem, jaka jestem, oczywiście cały czas tam się, wiesz, dogrzebuję, to co rozmawiałyśmy, to nie jest jakby, to jest proces, tak. To cały czas trwa. Nigdy nie można powiedzieć, ja już wiem, ja już mam załatwione, nie? Tak. Bo jeżeli tak mówisz, to znaczy, że w ogóle nawet za drzwi nie chwyciłaś, nie? Zawsze jest coś do odkrycia, zawsze jest coś, do czego jeszcze nie dotknęłaś. Inaczej, czego jeszcze nie zobaczyłaś w świetle, nie? To tam jest, w cieniu, ukryte, czeka sobie. No odpowiedni moment, bo też nie chodzi o to, żebyśmy teraz wpadli w manię samorozwoju, bo to jest moja pułapka czasami, że ja już chcę wszystko, będę dalej grzebać, odkrywać, ale chwila. Obstawię się książkami dotąd, co z tego, że ich nie przeczytam, bo przecież fizycznie nawet nie jestem w stanie. Możesz przeczytać, tylko chodzi o zrozumienie tematu, dokładnie. Nie? Więc jakby to, że oko przeleci po tekście, to jeszcze nic nie znaczy. Ten tekst musi wejść do ciebie, znaleźć swoje miejsce, usadowić się, zmienić coś, ewentualnie przebudować i dopiero jesteś gotowa na nowe. Wiesz co? Po prostu zaakceptowanie siebie to też nie oznacza, że ty nie widzisz żadnej swojej wady, nie? Mówię i mentalnie, i fizycznie, i powierzchownie, tak? Że, bo jakby... Wręcz przeciwnie. Wręcz widzisz wreszcie bez tych, wiesz, różowych okularów, widzisz sprawy, jakie są. Co jest czasami konfrontujące i czasami naprawdę kilka dni człowiek chodzi i tam trawi w sobie to, co zobaczył, tak? No bo chcemy wszyscy być mili, ładni, młodzi, nie wiem co jeszcze, bez skazy, tak? Dobrzy, tak. Na przykład niektórzy niedobrzy, czy niedobrzy, nie wiem jak to powiedzieć. Bo to jest to, co nosimy, mówi się w Ajurwedzie, że to są samskary, nie? Czyli takie wydeptane już ścieżki, po których po co się przedzierać przez chaszcze, nie? Przecież lepiej tą ścieżynką wydeptaną tam sobie przeczłapać. Łatwo, nie? Komfortowo. Łatwo i komfortowo, no bo jednak też żyjemy w czasach instant, wszystko chcemy w pigułce, wiesz, Ajurweda w pigułce,
dbanie o siebie w pigułce, pokochaj siebie w pigułce. Nie da się tego, to się nie zrobi w jeden dzień, nie? To czasami to jest naprawdę, to są żmudne, to jest proces, że któregoś dnia po prostu nagle wstajesz i myślisz sobie, że to, co przez całe życie z tym w cudzysłowie gdzieś tam w sobie próbowałaś walczyć, to nagle sobie myślisz, ale to mi cholera pomaga jednak w życiu. Ja chcę to zatrzymać, nie? Ja nie chcę się tego pozbywać. Mhm. Czy to jest fizyczne, czy tak. To jest, wiesz, głębiej, nie? Chciałam tylko powiedzieć a propos konia. Bo teraz zanim się w ogóle wsiądzie na konia i zacznie się jeść, to się go czyści. Mhm. Szczotkuje się, czesze, dotyka. Nie tylko tu, gdzie siodło, ale całego konia. Dlaczego się to robi? Dlatego, że uczysz się tego konia, wiesz, gdzie ma, nie wiem, strefę, gdzie ma łaskotki, tak? Gdzie ma na przykład, nie wiem, że tu to on nie lubi, jak się go czesze, no to szybciej troszkę czeszesz, tak? Bo nie chcesz mu robić nieprzyjemności. On się z tobą oswaja, czyli jeszcze nawet nic się nie zadziało, a już jest cały czas komunikacja, cały czas wy rozmawiacie, nie? Po kolejne chodzi o to, że uczysz się jego ciała i następnym razem, jak coś się zmieni, to ty będziesz wiedziała, że ta noga to nie miała tu takiego czegoś, nie? Tak jak się człowiek uczy własnego dziecka, to powinien się uczyć siebie, do tego zmierzam, nie? Że to ciało powinno się oglądać, nie tak jakby przelatywać, wiesz, tylko te partie, co lubię, a te, co nie lubię, albo tam albo nie odwrotnie. Tylko te, co nie lubię. Tak, albo tylko te, co nie lubię, nie? Po prostu chodzi o to, że warto zobaczyć siebie, jakim się jest, od A do Z, nie? Że przed okresem to się bardziej poce, nie? I pomyśleć sobie, okej, okay, no to czyli jakie, co mogę z tym zrobić? Jeżeli się dobrze z tym czuję, w porządku. Jeżeli nie do końca, no to może częściej, powiedzmy sobie, umyję pachę. I wiem, że tak bardzo tutaj fizycznie... Straszne słowa. Straszne słowo pacha, tak? No to na przykład użyję fajnego kremu, który daje ładny zapach. Ja czuję się komfortowo. Myślę, że inni wokół mnie też, nie? I teraz kolejna rzecz. Jeżeli dla mnie jest okej, że mam włosy na nogach, no to super, tak? Bo to są moje włosy. Jakby nic tobie do moich włosów, nie? Bo ja nie tarzam się na tobie, w sensie nie, tak, nie obwłaszam cię swoimi włosami na nogach, nie? Tak już mówię, wiesz, piękne. Dobitnie, tak, nie? Nie obwłaszam cię. Ale jeżeli na przykład ja chcę mieć ogolone nogi, to sobie je golę i to jest moja sprawa, nie? Tak. I nie... Dlatego to powiedziałam, bo teraz są te różne ruchy, tak, że właśnie siwe włosy, że coś. Tak jak mówię, wszystko jest okej i wszystko jest dla ludzi. Jeżeli ty się z tym dobrze czujesz, możesz mieć siwe włosy, spoko, nie? Tak? Ale nie zmuszaj mnie i nie mów mi, nie mów mojej części kobiecej, nie rób mi przykrości, że ja na przykład ufarbowałam sobie włosy, bo ja się nie lubię w siwych. I to nie znaczy, że siebie nie akceptuję. Tak. Po prostu wiem, co jest dla mnie, co mi sprawia przyjemność, co mi sprawia przykrość. To jest sedno, nie? Nie teraz to, bo zobacz, mówi się o kobiecości, no to są dwa fronty właśnie. Albo ta zewnętrzność, czyli to, co mówisz, że nie chciałaś maseczki, bo to jest dbanie, bo ty chcesz być intelektualistką. Można być intelektualistką, która ma czerwoną szminkę i duży dekolt, tak? Można być intelektualistką w dresie i w krótkich włosach. Wiesz, o co chodzi? Tak. To tylko jest kwestią, jak ty się z tym czujesz. Czyli jak ta intelektualistka, czy ona jest z tym okej, że ma krótkie włosy i dres? Jeżeli jest okej, ekstra. I nic nikomu do tego, nie? W tym sensie. Ale żeby tak było, to ona musi wiedzieć, kim jest. Ona musi wiedzieć, poczuć, co ona lubi. Że ona lubi te cholera krótkie włosy i tak. Jej jest w tych krótkich włosach najlepiej. I ona się czuje najbardziej sobą, najbardziej, nawet jeśli mówi się, że krótkie włosy są troszkę męskie, tak. Nie? Znaczy w ogóle wydaje mi się też, że to jest trochę taka pułapka, że my jesteśmy i też oceniamy innych poprzez wygląd, bo nasz wygląd wysyła jakąś wiadomość. No bo to jest pierwsza wiadomość, którą tak, wysyła. Więc jakby... Nie? Stylizując się w pewien sposób, dbając o siebie tak czy inaczej, no coś komunikujemy światu.
I to jest trudne nagle iść pod prąd, tak? I być super, właśnie jak powiedziałaś, panią z dekoltem i szminką, która chce pokazać światu, jaka jest mądra, bo na pewno będzie wiele osób, które od razu ją oceni, od razu ją zaszufladkuje. Ale kiedy poznajemy siebie, akceptujemy siebie, zaczynamy mieć po prostu w nosie to, że ktoś nas wsadzi do złej szuflady. I myślę, że to jest tak naprawdę to remedium. Że wtedy, kiedy już stwierdzisz, że ja jestem po prostu spoko taka, jaka jestem, to zaakceptujesz fakt, że inni ludzie, którzy są w innym miejscu w życiu, prawdopodobnie uznają, że skoro jestem dzisiaj cała na czarno, to jest to żałobne, albo w ogóle jestem ponura i wymyślą 500 innych rzeczy, a ja po prostu dzisiaj stwierdziłam, że strasznie chcę założyć tę koszulę i to jest koniec jakby rozkminy. Ja nigdy nie chodzę na czarno, ale dzisiaj się tak poczułam, więc sobie to założyłam. I właśnie mam wrażenie, że jak przestaniemy w kółko zastanawiać się, jak jesteśmy odbierani przez innych, to wtedy w krótkich włosach i w dresie będziemy najbardziej kobiecą wersją siebie, bo nieraz będąc na szpilkach w pięknej sukience, możemy się czuć zupełnie odrętwiałe i wcale nie kobiece, wcale nie w sobie, wcale nie w tym ciele. No właśnie przebrane, nie? Tak. Możemy się czuć przebrane, więc ja po prostu bardzo bym chciała, żeby z tej rozmowy wyniknęło dla wszystkich, ale dla kobiet, dla mężczyzn, dla wszystkich, że najważniejsze to jest po prostu poznać siebie i polubić siebie, nie? Poza tym, wiesz co, zauważyłam, że czym więcej akceptacji we mnie dla siebie, tym więcej akceptacji we mnie dla innych. Tak. Bo po prostu mam trochę tak, że sobie myślę, to jest jej sprawa, czy ona ma włosy na nogach, czy ona ma tę szminkę. Nie mi oceniać, tak? Czy ona dobrze w niej wygląda, czy źle. Chyba, że mnie zapyta, to mogę wtedy wyrazić swoją opinię. Tak. Tak? Natomiast, wiesz, no same też działamy internetowo, więc wiemy, że bardzo często dostaje się niechcianych opinii i niechcianych rad i niechcianych po prostu, no tak naprawdę worki, nie? A to, te opinie innych, to jest nic innego jak opinie na ich temat. Tak. Na ich samych temat. I to jest trochę tak, jakby ktoś otworzył teraz drzwi, wyrzucił u ciebie śmieci i poszedł do siebie, nie? Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego i powiem ci, że odkąd tak postrzegam świat, to jest mi łatwiej i też uczę się o sobie dużo, że każdy tak zwany kolokwialnie mówiąc trigger, wszystko to, co mnie zacznie drażnić u drugiej osoby, ja od razu widzę lustro, dzień dobry Karolina, co my tu mamy? Tak. Czemu to cię rusza? I mogę też zdradzić, bo też jest to gdzieś tam temat, który jest dla mnie nowy i też nie mówię o tym za często publicznie, ale lubię stawiać czoła tym właśnie swoim cieniom, czyli właśnie tym takim aspektom, do których się nie chciałam przyznać. Jak między innymi to, że ważne jest dla mnie dbanie o siebie, ale gdzieś to wyparłam. I właśnie powiązany temat to to, że ja zawsze bardzo oceniałam, no właśnie, ocena, tak? Jeżeli kogoś oceniasz, to tak naprawdę masz z tym ty jakiś wielki problem, to jest w tobie, nie? Więc ja bardzo oceniałam to, jak ktoś ocenia kogoś po wyglądzie. I bardzo mnie to drażniło na przykład u mojej babci, że zawsze komentuje wygląd innych osób. I ja zrozumiałam po rozmowie ze sobą, że ja też to robię, tylko ja tego nie głoszę. Tak? Więc jakby stłumiłam to w sobie, bo znam, że to nie wypada, ale strasznie mnie drażni, kiedy inni to mówią. No i zaczęłam grzebać dalej. I doszłam do tego, że tak naprawdę dla mnie wygląd jest bardzo ważny. Tylko ja sobie wmówiłam, że ja jestem ponad to. Że to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. I tak nadbudowałam te warstwy, czy też zasłony, jak możesz mówić. Tak sobie tego, po prostu zbudowałam sobie cudowny świat, w którym ja bez oceny w ogóle nie będę komentowała tego, jak ktoś wygląda. I przez to zrobiłam sobie więcej krzywdy, bo miałam dużo frustracji względem osób, które to robią, a finalnie względem siebie samej. A teraz za każdym razem, kiedy chcę powiedzieć coś, tak, że na przykład, nie wiem, w kontekście operacji plastycznych, że ktoś wygląda jakoś tam źle, to myślę sobie, jeżeli ta osoba patrzy w lustro, jest szczęśliwa i uważa, że jest piękna, to jest jedyne, co ma znaczenie. Mhm. I to jest jedyna ważna rzecz. Ale też, żeby dojść do tego wszystkiego, musiałam pozwolić sobie mieć też te właśnie te złe cechy. Zaakceptować to, że nie jestem idealną Karoliną Świętą Matką Teresą, która chce wszystkiego jak najlepiej, w ogóle empatia do wszystkich, ja akceptuję, ja nie oceniam. Tylko ja też mam w sobie te ludzkie odruchy, kiedy mi jakiś uszczypliwy komentarz przyjdzie na myśl. I to jest okej, bo może akurat jestem jakaś wyprowadzona z równowagi, a zazwyczaj dlatego, że nie daję sobie tego, czego pragnę. Czyli na przykład nie miałam pomalowanych paznokci, bo nie mam na to czasu, bo ja w tym czasie świat zbawiam.
a teraz mam pomalowane paznokcie i w ogóle niczyj wygląd mnie nie rusza. No właśnie a propos, wiesz co, pomalowanych paznokci, to ja znowu mam tak i wrócę troszkę, zrobię taki, wiesz, powrót do kobiecości, że ja na przykład, jak mam pomalowane, zrobiony pedikir, to ja się czuję super kobieco. Nawet jak jestem nago, albo jak jestem w dresie. Wystarczy, że, tak. Uwaga, w butach górskich, gdzie oczywiście nikt do cholery nie widzi tego mojego pedikuru, tak? No bo nie ma takiej opcji. Ale ja wiem, że ja mam zrobiony i że ja się tak czuję, słuchaj, z tym kobieco. A to jest taki drobiazg, tak jak mówię, którego na przykład... w ogóle część osób nawet nie zauważy, nie? Tak, tak. Czyli teraz znowu zmierzam do tego, że po prostu dogrzebmy się do tego, co nam sprawia przyjemność. I skoro mi sprawia przyjemność pedikir i pomalowane paznokcie u stóp, nie u rąk, jak widzisz, u stóp, ale tobie może u rąk, tak? To dogrzebmy się do tego, co nam sprawia frajdę i pozwólmy sobie, bo to jest trochę takie, wiesz, to jest ta właśnie dzika strona kobieca, nie? Taka dzikość, którą mamy w sobie, którą nosimy, taka trochę przekorność, taka trochę właśnie te włosy rozwiane, zdejmę gumkę, tak? Nie będę taka ułożona, taka, nie? Właśnie będę po swojemu. I to jest super fajne, że właśnie w kobietach jest ten bunt. Ale mówię w kobietach, generalnie w kobiecej energii jest ten bunt. Tam on jest, te szczypty buntu tam są powrzucane i to jest takie fajne, nie? Takie właśnie, że okej, jestem, kiedy trzeba, to przytulę do piersi, tak, jestem matką, ale kiedy nie trzeba, to ja tą frotkę zerwę z głowy i będę tańczyć przy ognisku, nie? No bo wiesz co, też jest chyba ważne, że skoro kobieta z założenia, czy tam energia kobieca jest emocjonalna, to czemu my tylko sobie wybraliśmy, że to jest ta dobra emocja? Tak. A jest przecież całe spektrum, więc musi być gdzieś ten bunt, bo skoro my jesteśmy emocjonalne, tak, to przejawiamy wszystkie ale te emocje. Ale zobacz, bo bunt to jest tak naprawdę wkurz, nie? Chciałam ująć innego słowa użyć, ale ugryzłam się. To jest tak naprawdę coś, co nas, wiesz, wkurza, co nas podpala tam w środku, nie? Tak samo wydaje mi się, że w momencie, w którym tak jakby damy sobie prawo na bycie sobą, to możemy dotrzeć do tej energii takiej naszej kobiecej, nawet tej energii seksualnej, która w nas drzemie. Możemy sobie pozwolić na taki, wiesz, po prostu nieokiełznany wybuch, nie wiem, pożądania, namiętności, nie? Bo wybuch pożądania i namiętności, on nie jest ułożony, tak? On nie ma ciasno koczka zrobionego, tak? No bo samo słowo wybuch, namiętność i pożądanie, to już wiesz, że tam włosy, że tam iskry, że tam się dzieje się, nie? Że tam się sapie i w ogóle, nie? I że jest pot i jest fizycznie i jest tak pysznie, nie? Na koniec musiałam to dodać, co nie byłabym sobą, nie? Chodzi o to, że początek tej rozmowy miał pokazać, że ta energia kobieca próbuje być spakowana do jakiegoś pudełka, a ona nie jest do spakowania, bo energia kobieca jest wodą. My jako kobiety, my jesteśmy czasami spokojnym strumieniem, ale bardzo często rwącym potokiem, nie? My jesteśmy wodą. Wody się nie da jakby... oczywiście mamy butelki, mamy słoiki, można zamknąć na chwilę w tym sensie, tak? Ale ona nigdy nie jest stała. Ona nigdy nie jest... wiesz, nie da się jej zacząć. Chwytasz ją w ręce, a ona ci się wylewa. Ona się przelewa, tak? To są emocje. One się wylewają, przelewają. One się z nas wylewają. Ale czasem też jest na przykład lodem, a czasem paruje. Tak, ale właśnie chodzi mi o to, że ona nigdy nie da się jej ujarzmić. Mm. Tobie się tylko wydaje, zamroziłam ją, nie? No. Ale zamroziła się na chwilę. Ona tam cały czas tam wibruje w środku, wiesz, te bąble tam, one chcą wreszcie oddychać, one chcą być wreszcie sobą. Bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, tak? Mężczyźni też czują emocje. To nie są jakieś stwory, nie wiem, z innej planety, tak? To są tak samo ludzie. Może się tak wydawać. Może się tak wydawać, ale nie są. Oni też są uczeni powściągliwości. Oni też, zobacz, bo mężczyzna nie płacze, nie? Straszne są rzeczy. A dlaczego nie płacze?
Jak jest mu przykro, to płacze, bo to jest emocja. Tak zostaliśmy stworzeni fizycznie, żeby właśnie ta łza pozwoliła... Dać upust tej wodzie. Tak, dać upust tej wodzie, wypłynąć tym emocjom, nie? To samo zobacz, dlatego mówię o spakowaniu i tak bardzo podkreślam, że w mężczyznach jest ta kobieca energia i ona też nie może być pudełkowana, nie? Ona nie jest czymś złym. Mężczyzna nie powinien być tylko mężczyzną, wiesz, w tym sensie, jak to zabrzmiało, w tym sensie, że tak jakby wyprzeć się tej, wiesz, energii żeńskiej, nie, że nie ma. Jest, tam cały czas jest. Gdyby nie to, to nie mogliby kochać, tak? Gdyby nie to, to nie mogliby opiekować się dziećmi. No nie wiem, wiesz, no po prostu to też jest potrzebne. I w zależności od okoliczności, niektórzy mężczyźni mają... O, to mi przyszło do głowy, mam nadzieję, że nikogo nie urażam, ale na przykład zobacz, spójrz na niektórych kreatorów mody. Nie widać tam dużo kobiecości, która wypłynęła po prostu. Oni dali, tak jakby otworzyli drzwi tej kobiecości i powiedzieli, tak, chcę tworzyć dla kobiet, ja to czuję i mają kolorowe kwiaty. Tak, jest kreatywność, piękno, tak, wrażliwość. Tak, dokładnie tak. Przecież, nie wiem, nawet jeżeli ktoś tworzy, maluje obrazy, no można sobie przepatrzeć nawet takich twórców, no najbardziej, nie wiem, znanych, no to zobaczmy, jak oni wyglądają. Przecież tam jest trochę, i teraz uwaga, kontrowersyjna treść, tam jest trochę szaleństwa. Mm. Co to jest takie, wiesz, szczypta szaleństwa, to jest ten rwący potok, tak, to są te emocje, nie? Chaos. Ten chaos taki, z którego wyłania się to piękno, tak? Bo chaos jest twórczy. Ale powiem Ci, że wydaje mi się, że ta nasza cykliczność, emocjonalność i zmienność jest ogromnym błogosławieństwem tak naprawdę, bo ona nas zmusza do tej samoobserwacji i dlatego też mówi się, że jakby kobiety mają większe też i przyzwolenie, nawet jest więcej materiałów takich samorozwojowych, my rozmawiamy o tych emocjach, my możemy rzeczywiście grzebać głębiej, a dla mężczyzn jest to utrudnione, nie ma dostępu też do takich zasobów i jakby rzeczywiście moim zdaniem jest dosyć duża przepaść, jeśli chodzi o świadomość w zakresie emocji, komunikacji, czy właśnie samorozwoju, jeżeli porównujemy tak stricte właśnie kobiety i mężczyzn, ale nam jest o wiele łatwiej, bo my jesteśmy całe życie przyzwyczajone do tych ciągłych zmian. I ciężko jest mimo wszystko się trochę siebie nie nauczyć, nam kobietom, bo musimy nawigować to, że my nagle mija tydzień i nie mamy żadnej ochoty grać w tenisa, mimo że w zeszłym tygodniu grałyśmy dzień w dzień i teraz mamy ochotę po prostu sobie pójść na lekki spacerek. O co chodzi? Tak, albo właśnie nasze poziomy energii się zmieniają, nasze nastawienie do innych ludzi się zmienia i po prostu zmuszone uczymy się siebie, a często faceci nie mają powodu, żeby rzeczywiście zajrzeć w głąb i ta ich droga może być o wiele trudniejsza taka do samopoznania, tak przechodząc bardziej w męskość tej kobiecości. Czuję to też i też mam takie wrażenie właśnie, że przez to, że tak jakby ten aspekt kobiecy w mężczyznach został tak jakby, nie wiem, może to jest takie, może nasze polskie też mocniej, nie? Że taki został, wiesz, pozamykany, nie? Że zobacz, jak się mówi, że facet, który tam mocniej o siebie dba, w tym sensie, wiesz, chce, żeby mu skarpety pasowały do zegarka, nie wiem, ma jakieś bransoletki czy coś, to już jest jakiś zniewieściały, nie? A przecież to nie ma nic. Tak. Przecież bransolety nosili wojownicy w ogóle. Myślę, wiesz, to jest nasze polskie. To nie ma nic wspólnego z niewieściałością. To jest po prostu kwestia, że ktoś ma dostęp, że on nie zamknął tych drzwi na amen, tam zakluczył, wiesz, jeszcze ręcznikiem, żeby tam się, broń Boże, nic nie, wiesz, nie wydostało spod drzwi, nie? I naprawdę myślę, że mężczyźni, którzy mają więcej, czy właśnie mają otwartą tą twórczość, czy taką, wiesz, wrażliwość na przykład, nawet na sztukę, to im jest trudniej w tym takim męskim, wiesz, takim, takim bardzo szowinistycznym świecie, wiesz, takim, że albo jesteś z nami i, przepraszam, spocony pod pachami i tam z dziurawej skarpetce, wiesz, idziemy na ryby, albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko, nie? Że tak jakby nie ma tego, wiesz, cały czas myślę o tym, że ciężko znaleźć ten środek dla tej strefy, nie? Że taki jakby, chociaż już teraz nawet jest trochę lepiej, nie? Bo miałam takie teraz przemyślenie a propos właśnie też ubioru.
że na przykład jak pamiętam, jak nie wiem, no siedziałam w kawiarni we Włoszech, to właściwie mało oczu nie postradałam, bo widziałam tylu przepięknych mężczyzn, tak, przepięknie ubranych, to wszystko do siebie pasowało, to było niesamowicie skrojone. W ogóle wiesz, no, trochę się tak czułam, a to była zwykła ulica, żaden tam Mediolan ani, wiesz o co chodzi, tak, że żadne tak, miejsce, gdzie, nie wiem, tu pokazy mody się odbywały, to było zwykłe małe miasteczko, gdzie siedziałam po prostu w kawiarni i po prostu mało, nie wiedziałam już, co mam ze sobą zrobić, bo naprawdę no, mało jest takich, myślę, chociaż teraz coraz więcej mamy w Polsce takich właśnie mężczyzn, że widać, że gdzieś jest ta otwartość na to, żeby troszkę siebie inaczej pokazać, nie? Żeby w jakiś inny sposób, żeby odważniej z kolorami na przykład, tak? Że kolory są dla wszystkich i tutaj chciałabym wyraźnie powiedzieć, że i kobiety, i mężczyźni mogą nosić różowy, zielony, niebieski, tak? Że nie ma męskich kolorów i kobiecych. Oczywiście myślę o tym, że po prostu wybieramy to, w czym się dobrze czujemy. Ja, tak jak ty powiedziałaś o czerni, no ja miałam dzisiaj wystąpić w różowej bluzie, tylko że mi się wczoraj zalała, wyprałam ją i nie wyschła, nie? Bo ja by się było świetnym zdarzeniem. Tak, bo ja bardzo lubię różowy i po prostu bardzo się lubię w majtkowym różu albo w pudrowym i w ogóle ten róż jest taki, gdzie kiedyś pamiętam jako, no jako mała dziewczynka, no to wiadomo, że różowy tak, a potem właśnie był ten bunt, że nie, jaki różowy, tam wstrętny, cukierkowy, a co to ja jestem cukiereczkiem, nie będę cukierkiem, wiesz, takie tak, tam, nie? I były inne kolory, nie? I były inne, pamiętam, słuchaj, że miałam na studniówce w ogóle, miałam włosy ogolone, że dosłownie miałam taki mikrojeżyk. Wow! No tak, i byłam w czarnej sukni, wiesz, i po prostu tak wyglądałam. Jak masz jakieś zdjęcie, to możesz mi potem przysłać. Mam chyba jakieś zdjęcie. Bardzo chciała to zobaczyć. Zobaczysz właśnie, delikatna buzia, bardzo dziewczęca, mimo tych właśnie włosów ogolonych i no, uważam, że wyglądałam przepięknie. Mimo, że to był właśnie ten bunt przeciwko tak jakby kobiecości, że ja wcale nie będę. Mimo, że tutaj natura mnie stworzyła tak, to ja tak nie zamierzam, nie? Wiesz, to był też taki moment. Oczywiście te momenty buntu są potrzebne, tak, bo to jest takie wyznaczanie trochę granic, trochę szukanie siebie, tak, nie? Więc tak chciałabym zaapelować do wszystkich, żeby się jednak troszkę zbuntowali i po prostu zaczęli szukać siebie bez względu, uwaga, na wiek, płeć, nie wiem, czy status społeczny, tak? Bo to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Po prostu fajnie być tak troszkę jakby w takiej rebelii, żeby wyskoczyć z tego układanki i zobaczyć, czy ja rzeczywiście, czy to jest moje miejsce, czy ja rzeczywiście chcę, nie wiem, chodzić tylko na granatowo i nie wiem, tak, w jakimś tam konkretnym swetrze i czy na przykład tylko będę się psikać perfumami, nie wiem, jakimiś tam, bo wszyscy się psikają. Czy może na przykład mnie to ciągnie do kompletnie innego zapachu. Ja od kilku lat w ogóle używam olejku różanego, bardzo kobiecy, w ogóle różany zapach, ale też czakra serca, tak, no w ogóle róża, przepiękny, delikatny zapach i do tego perfumy kadzidłowe, takie typowo ciężko kościelne, tak, takie w ogóle, kiedyś bym sobie, nie wiem, jak przypomnę sobie takie zapachy, to w ogóle uważałam, że to nie jest w ogóle kobiece, nie? Bo kobiece to właśnie kwiatowe muszą być zapachy, nie? A teraz zobacz, łączę bardzo kwiatowy kobiecy zapach z zapachem i ja czuję się właśnie w tym zapachu, że to jestem ja, nie? I nawet słuchaj, ludzie czasami mi mówią, znajomi, że gdzieś weszłam na przykład do kawiarni i oni nie słyszeli mnie, ani nie widzieli, ale poczuli zapach i wiedzieli, że to wchodzę ja, nie? Że to jest tak, no, nie wiem jak to powiedzieć, że tak to się ze mną zlewa, tak to jest moje, nie? I absolutnie tutaj nie namawiam, żeby teraz pędzić i kupować tego typu zapach, bo może na przykład czyimś zapachem jest, nie wiem, zapach wanilii, pieczonych ciastek, tak? Może to jest i w ogóle, bo ja swego czasu myślałam, że to jest mój zapach właśnie, taki wiesz, słodko, tak? Ale cały czas miałam wrażenie, że ja czuję ten zapach na sobie,
co oznacza, tak jak mówiłyśmy o tych szpilkach tam, mhm. i że trochę byłam w niego przebrana, tak, że on nie był mój. Bo swojego zapachu człowiek tak nie czuje, nie? W sensie on nie, tak jakby on się tak pięknie zlewa, że jest integralną częścią ciebie. Że jest integralną częścią mnie, tak jak właśnie ciało, czy tak jak ktoś mnie zapytał o tatuaże, czy one nie przeszkadzają. Szczerze nie przeszkadzają, bo ja ich nie widzę w ogóle. Znaczy w sensie one są tak jak... To jest twoja ręka. Tak, to jest moja ręka. Jakby to nie w ogóle... nie wiem jak to powiedzieć. To się tak zlało, że ja sobie nie wyobrażam, że ja kiedyś nie miałam tutaj nic, nie? Że to jest właśnie takie naturalne. Co też, uwaga, nie namawiam absolutnie, bo to każdy ma swoją drogę, nie? Jedni to robią, inni nie robią. To samo, tak jak powiedziałam, z farbowaniem włosów czy z innymi rzeczami, które się robi. I jedna rzecz też chciałam jeszcze powiedzieć a propos tej zewnętrzności, że wszystko jest w nas ważne. Wszystko. Wnętrze, zewnętrzne, myśli, które po prostu pląsają gdzieś tam w głowie. Wszystko od A do Z. Zapach, ja sobie zdałam któregoś razu sprawę, że właściwie człowiek cały czas się czymś smaruje, czymś się, wiesz, właśnie spryskuje, że ja nie pamiętam, jak ja pachnę. Tak w sensie, nie wiem, brzydko mówiąc, jak się spocę, tak? Jaki zapach? I zrobiłam sobie taki eksperyment, że przez dwa cykle w ogóle nie używałam żadnych perfum, żadnych... pachnących kosmetyków, tylko wszystko o naturalnym, tak, właściwie bezzapachowe, bo chciałam się nauczyć swojego zapachu, bo chciałam go sobie przypomnieć. Tak jakby, wiesz, tak jak wącham swojego syna i ja dokładnie wiem, jaki on ma zapach, tak samo uwielbiam zapach, nie wiem, włosów mojego męża, skóry na słońcu, tak jak, wiesz, tak pięknie słońce popieści skórę, to ona ma taki, nie wiem, niesamowity zapach lata, wiatru, wolności, no różne tam są składniki. I to też była taka ciekawa, wiesz, żeby siebie powąchać, nie? Taka ciekawa podróż, bo to jest takie bardzo fizyczne, takie bardzo... cielesne, takie zwierzęce, takie, nie wiem, no tak, takie... Trochę pierwotne, trochę fizjologiczne. Tak, fizjologiczne, żeby zobaczyć, jak to jest tak naprawdę, jaka ja jestem, nie? Co ja na przykład tak zagłuszam. I to, co Ci powiedziałam potem, tak, że używam konkretnego zapachu i się tym cieszę. Czyli to nie jest wykluczające, tak? Czyli to, że się dba na przykład o swoje zewnętrze, no bo z drugiej strony ja też chcę, przechodząc, widzę siebie w jakiejś, nie wiem, wystawie czy w lustrze, ja też chcę się uśmiechnąć do siebie i sobie pomyśleć, hej, dobrze wyglądasz, nie? Albo oj, dzisiaj może troszkę trzeba odpocząć, nie? Bo to też mi daje informacje. Ale właśnie nasuwa się taki wniosek, takie podsumowanie, że ta cała kobiecość jest po prostu o nas i dla nas. Że to ona nie ma rozmiaru, ona nie ma właśnie zapachu, ona nie ma kolorów, tylko jesteś kobieca wtedy, kiedy jesteś, uzewnętrzniasz poprzez i wygląd, i usposobienie, i słowa, i ruchy, to kim ty naprawdę jesteś. Siebie. Jest kiedy to jesteś sobą. Nie? Trudne, jest to czasem skomplikowane, czasem jest to długi proces, i on zawsze będzie gdzieś tam cię dalej rozwijał i prowadził, bo kto wie, może za rok stwierdzisz, że już nie czujesz tego zapachu, że on ci się już nie podoba i nagle pójdziesz w inną stronę, ale ty nadal będziesz tą kobiecą sobą, bo będziesz emanowała tym, że to jest prawdziwe i twoje. I tak jak powiedziałaś, że masz bardzo kobiece, w cudzysłowie, kształty, ale kiedy miałaś te 19 lat, ty jakby przez swoje ciało zostałaś włożona w tą szufladę, jestem kobieca, a ty w tej chwili chciałaś na przykład inaczej tą kobiecość zademonstrować. I właśnie schowałaś się pod czernią i krótkimi włosami, bo jeżeli jesteś naprawdę kobieca, to nie potrzebujesz do tego właśnie dużego biustu czy jakiegoś specjalnego stroju, tylko ta kobiecość, która przejawia się czy w delikatności i czułości, ale też właśnie w takiej pewności siebie i w takim osadzeniu w sobie, ona nie ma żadnej definicji. Choćbyśmy, nie wiem, jak chciały się wyginać na wszystkie strony, żeby wpasować się w ten kobiecy model, to
wyczuje się ten fałsz. Po prostu wiemy, kiedy ktoś udaje. Mhm. I najważniejsze jest to, że właśnie ty masz te umalowane paznokcie teraz, albo masz jakąś ładną bieliznę, albo wiesz, że rano poczytałaś ulubioną książkę, która sprawiła, że czujesz się świetnie i to jest twoje. I ta kobiecość jest tylko, tak naprawdę tylko tym, co my, jak my czujemy się w sobie, niczym innym. I to jest niesamowicie dużo, daje nam to takiej władzy nad tym, tak naprawdę, że nie oddajemy tego komuś, kto ustala zasady. No właśnie, no bo właśnie chciałam to powiedzieć, to jest niesamowite. Chciałam to powiedzieć, że zasady ustalamy same. Tylko my dla siebie ustalamy zasady. No bo kto tak naprawdę dał komuś innemu prawo do tego, żeby ustalać moje zasady? No nikt tak naprawdę. Tylko ja ustalam swoje zasady. I teraz jeżeli tak się fajnie człowiek w sobie usadowi, tak już wie, jaki jest, rozgości, to po prostu na pewno zauważyłaś, na pewno widziałaś, nie wiem, mocno starszego mężczyznę lub mocno starszą kobietę, która jest w sobie usadowiona i ty patrzysz na nią i sobie myślisz, jaka piękna. Tak. A przecież jest pomarszczona, tak, wiesz, no jakby w sensie wiek zrobił swoje, a ty widzisz w jej oczach ten blask, ty widzisz, jak ona przecieka to, co powiedziałam tymi, wiesz, wszelkimi kanałami, że wycieka z niej to właśnie takie usadowienie, ta miłość, to światło, nie? Te osoby są po prostu wtedy świetliste, nie? A jak, no bo są sobą, tak? Bo nie muszą, jakby nie zużywają swojej energii i swojego potencjału na to, żeby udawać, że są kimś innym. Po prostu mogą tą energią karmić siebie, karmić swoich bliskich, tych, na których im zależy, nie? Bo to jest clue. Tak jak sobie pomyślisz sama, nie musisz w ogóle teraz odpowiadać, bo ja też sobie wiecznie zadaję to pytanie, czy zrobiłam coś, bo mi to sprawia szaloną przyjemność, czy zrobiłam coś tak zwane pod publikę, tak? No bo to jest ważne, nie? Tak. Czy robię coś, bo to jest fajne, bo ja to czuję, bo to jest kawałek mnie, bo to jest część mnie. Nawet jeżeli x osób w ogóle powie brzydkie, nieładny kolor, nie wiem, cokolwiek, to jeżeli ty jesteś z tego zadowolona, to zostań z tym, tak? To umaluj sobie tak rzęsę, to noś te kolczyki, nie? To są twoje kolczyki, przecież ja nie każę ci zakładać. Znaczy w sensie, wiesz, komuś, nie? I teraz wiecznie sobie zadaję pytanie, co jest mi łatwiejsze, tak? No to okazuje się, że najłatwiejsze jest, to trochę tak jak z surferami na, wiesz, czekającymi na falę, no to oni cały czas, tak, nie wiem, to się chyba mówi, padlują. Tak. Chyba cały czas padlują, znaczy ile wysiłku mają. A jak wreszcie złapią tę swoją falę, czyli są na sobie, są w sobie, tak? To można tak powiedzieć, to nagle po prostu to ich wiezie. Tak. To jest wszystko prostsze. I nie chodzi mi o to, że takim ludziom to się nie zdarzają przykrości, czy nie zdarzają się potknięcia. One się zdarzają i będą się zdarzały, bo tylko dzięki tym potknięciom się uczymy tak naprawdę, nie? Ale dużo łatwiej im jest po prostu schwycić tą swoją własną falę, nie? A tak to po prostu leżysz i cały czas. Tak. No ile można, nie? Ile można nie ufać sobie. Tak, ile można nie ufać sobie. Ile można ufać wszystkim naokoło, którzy mają nam powiedzieć, tak, Majeczko, dobrze, Majeczko, nie? No nie. Trafiłaś w sedno, tak, jest to moja osobista, nieustanna przygoda z życiem, tak to pozytywnie ujmę, że właśnie mam takie tendencje działania pod publikę, też jak rozmawiałyśmy, już jesteśmy na końcu rozmowy, więc mogę nawet ujawnić, jeżeli są z nami nadal słuchacze, to już są, w takim razie lubią nas. Jakby ja jako zodiakalny lew mam dużo skłonności robienia rzeczy, bo potrzebuję gdzieś tam tego w cudzysłowie poklasku i ja muszę bardzo często sprawdzać, po prostu sprawdzać, dlaczego ja to robię, czy to na pewno jest moje i za każdym razem wygrywa tylko to, co wychodzi z serca, co idzie pod prąd czasami, tak? Coś, co nie mam zielonego pojęcia, czy to się spodoba. Jeżeli widzę, że zaczynam działać w jakichś ramach, bo oczekuję pewnego rezultatu, szybko się spalam, nie czuję satysfakcji, nie czuję się sobą, a jeżeli działamy, i myślę, że to już jest dla wszystkich zasada, jeżeli naprawdę działamy
z takiego poczucia, że my to chcemy zrobić, to zawsze się obroni i znajdą się osoby, które będą nam przyklaskiwać. Mhm. Może to nie będą te osoby, których sobie życzymy w tej chwili, tak? Tylko lub to się te zrobi. Tłumy, nie? Tak, to nie będą te tłumy, to może być kompletna ruszada i nagle znajdą się trzy osoby, które po prostu nas pokochają i zaakceptują. Ale to będzie o wiele bardziej satysfakcjonujące niż jakieś jedne wielkie udawanie. I myślę, że w tym czasie, kiedy wszystko, no nie chcę powiedzieć wszystko, ale bardzo wiele rzeczy jest sztucznych. I nawet jak powiedziałaś, już teraz też wrócę do tego, było pewnie godzinę temu, ale powiedziałaś, że w mediach społecznościowych jest na przykład ruch bez filtra. Ale my nie potrzebujemy filtra, żeby udawać. Są zdjęcia nieretuszowane bez filtra, które są sztuczne, pozowane i stwarzają iluzję. Jeżeli my chcemy okłamywać siebie, to będziemy to robić nawet pod hasłem, że to jest body bez positive. Filtra, tak. Albo body positive, tak. Masz rację. No właśnie miałam takie przemyślenie, że to jest trochę szukanie źródła problemu nie tu, gdzie on istnieje. Znaczy wiadomo, że jeżeli masz problem z tym, żeby się pokazać, tak, że tak to nazwę, sauté zupełnie... No ale też umówmy się, że nie wysyłasz zdjęcia, że się przed chwilą obudziłaś, tu ci ślina wyciekła, tu masz tak włosy, no to raczej nikomu nie przychodzi pierwsza myśl do głowy, o zrobię se selfie, nie? Tylko raczej, wiesz, gdzieś staramy się, nawet jak wychodzisz na zewnątrz, w sensie nawet jak idziesz wyrzucić śmieci, idziesz z mieszkania, no to raczej gdzieś tam przeglądasz tak pi razy oko, czy jest okej, okay, czy papier toaletowy zwisa mi na przykład, wiesz, z dresów, nie? Tak już mówię, wiesz, tak, no już... Tak. Piękne. Chodzi mi o to, żeby nie szukać tych skrajności, tak. Żebyśmy zostali w tym środku, nie? Żeby to było takie... jeżeli możesz zrobić z filtrem i możesz zrobić bez filtra, ja czasami znajduję takie filtry, że ja nie mogę przestać się chichotać, nie wiem, na przykład, które mi zrobiły oczy... z disneyowskiej kreskówki, o czym zawsze marzyłam, żeby być na przykład Ariel albo jakąś tam, tak, mówię z dziecięcych lat. I jak zobaczyłam, że wreszcie Ariel mówi moim głosem i w ogóle to było coś niesamowitego, nie? I na przykład, i to nie chodzi o to, że ja nie akceptuję siebie, bo użyłam filtra Ariel, to tak, nie. Czy tam jakiegoś, tak, tylko po prostu ja się bawię. I jakby wszystko jest dla ludzi, nie? Tak jak powiedziałyśmy, włosy pod pachami są dla ludzi i nie włosy pod pachami też są dla ludzi, nie? Szminka dla ludzi i nie szminka też dla ludzi, nie? Tylko kwestia, wiesz, no myślę, że staje się to problemem, jeśli nie jesteś w stanie w ogóle, nie wiem, pokazać się ludziom, nie wiem, bez makijażu czy bez filtra, no bo makijaż na twarzy w codzienności to jest dokładnie to samo, co filtr jakiś tam, tak, na Instagramie, czy jakimś Facebooku, czy czymś innym, nie? Czyli jeżeli nie możesz wyrzucić śmieci nieumalowana, no to znaczy, że coś zaczyna być na rzeczy, nie? Bo ja powiedziałam specjalnie nie o malowaniu, tylko o papierze toaletowym zwisającym ze spodni, nie? Po prostu chodzi o to, że wiesz, no... normalność jest na środku, nie? Tak, i właśnie bym chciała na koniec po prostu życzyć wszystkim, nie chcę powiedzieć szarości, bo szarość jest tak jakaś nudna, ale właśnie tego całego spektrum kolorów. Nie trzeba być albo super zadbanym, albo super zaniedbanym, albo super naturalnym, albo jakimś sztucznym. Jakby my możemy być wszystkim. Mhm. Jednego dnia możemy być naprawdę w dresie, a ja uważam, że po prostu... każdy dzień, każdy tydzień jest dla mnie innym wcieleniem. Po prostu bawmy się tym. I to zarówno wcieleniem w ubiorze, jak i w humorze, jaki akurat mamy. Tak, w sensie nawet w poczuciu humoru, jakie mamy w danej chwili, czy w sporcie, jaki uprawiamy. Po prostu pozwólmy sobie na to całe spektrum. Jesteśmy sobą i jesteśmy dokładnie w tym wszystkim tą jedną wielką tęczą. Ja dlatego nareszcie zjem ciastko. No właśnie, zjedz ciastko. Ja bym tutaj, Maja, postawiła już taką kropkę, bo my byśmy mogły rozmawiać przez... Zapchaną buzię, także już nie mogę mówić. To ja powiem tylko, że my byśmy mogły rozmawiać przez 100 godzin i wierzę, że jeszcze wiele odcinków podcastów jest przed nami, bo myślę, że warto rozmawiać na takie tematy i życzę wszystkim, po pierwsze, takich partnerów do rozmowy, a po drugie, więcej luzu. I życzymy to razem z Radochą tutaj. Z Radochą, tak. I zjedzcie ciastko na moje konto... Bo naprawdę czasami można zjeść ciastko i nie czuć się z tym źle, a czasami po prostu, tak, sobie odmówić ciastka właśnie, tak, też po to, żeby się poczuć dobrze. I tyle. Tak, bo to wszystko zależy, dlaczego mamy na nie ochotę i czy mamy na nie ochotę. Mhm. Po prostu zapytajmy siebie, bo my wiemy najlepiej. Maja, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Wspaniale się z Tobą rozmawiało i do usłyszenia. Namaste. Namaste.
Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Posłuchacie go na Spotify, na iTunesie i na YouTubie w wersji wideo. I będzie mi bardzo miło, jeżeli podcast ocenicie w aplikacji podcasty na iTunesie. Możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek, napisać kilka słów recenzji. Z góry Wam bardzo za to dziękuję, bo dzięki temu po prostu podcast jest promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Jeżeli słuchacie na YouTubie, to tam oczywiście możecie dać łapkę w górę, zostawić subskrypcję i miły komentarz, na Spotify zaobserwować podcast i koniecznie lećcie na Instagrama Karolina Subańska Podcast, bo tam pojawia się dużo cytatów i ciekawych myśli. Staram się wyciągać jak najwięcej wartości z każdego odcinka i rozpoczynać dyskusję właśnie w tamtej przestrzeni. Jest też Instagram Karolina Sobańska, mój oficjalny, chciałam powiedzieć prywatny, no ale jest on zdecydowanie publiczny, także zaglądajcie, jeśli to Was interesuje, a my słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć!